Opowiedz nam historię. Opowiem wam historię pewnego wynalazku, który zmienił świat na lepsze. To coś kolorowego, fajnego, z czego można zbudować chyba wszystko. I o coś, o co często prosimy w liście do świętego Mikołaja. Domyślacie się, o co chodzi? Klocki Lego. Ich historia zaczyna się w Danii w wieku XX, czyli nieco później niż powstała firma Wedla i wynaleziono Coca-Colę, o których opowiadałam w tej opowieści. Jest kilkanaście lat po I wojnie światowej. Trwa kryzys na świecie, tak duży, że aż dostał nazwę wielki, czyli gorzej żyje się ludziom, jeśli chodzi o pracę, utrzymanie rodziny. Za kilka lat ma się zacząć II wojna światowa i u pewnego duńskiego stolarza zapanował dodatkowo smutek w domu, bo umarła mu żona i osierociła czterech synków, więc nie dość, że ten kryzys, to jeszcze takie nieszczęście. Stolarz nazywał się Ole Kirk Christiansen i miał od kilku już lat swój warsztat stolarski w miasteczku Billund, w którym robił różne ważne i potrzebne dorosłym przedmioty, choćby składane drewniane drabiny. Olemu było żal synków, że stracili mamę, że mają mało jedzenia, bo ten kryzys, jeszcze wybuchł pożar w jego warsztacie, no była fatalna atmosfera w rodzinie. Ole, żeby polepszyć nastrój swoim dzieciom, rozweselić je jakoś, zrobił dla nich zabawkę, drewnianą kaczkę. Chłopcy byli zachwyceni, bardzo się nią bawili, no humor im się poprawił. Gdy Ole to zobaczył, zaczął robić tych kaczek więcej i je sprzedawać okolicznym rodzinom. I tam chyba też się spodobała kaczka zabawka, bo Ole nie dość, że zaczął robić jeszcze więcej kaczek, to jeszcze wymyślał nowe zabawki. Przepraszam panią, ale to troszkę inaczej było z tą kaczuszką. Przepraszam bardzo, ale kim pan jest? No ja jestem właśnie Ole Kirk Christiansen. Tak, no widzi pani, my żeśmy wtedy już robili te kaczuszki. One już były w moim warsztacie, to już taka fabryczka mała była i inne zwierzątka były, i ciężarówki też były, i samochodziki. Ale no rzeczywiście, tą pierwszą kaczuszkę to wystrukałem dla synków, tak, i zobaczyłem jak się bawią. No ale potem było ciężko, ciężko ze sprzedażą i ciężko w życiu, bo synki same zostały. A, no bo ja tak w internecie przeczytałam taką historię, że pan zrobił tą kaczuszkę, jak żona panu umarła, żeby synków pocieszyć. No jak to w tym internecie czasem nie do końca wszystko można zrozumieć. O, a co to jest internet? To taka gazeta, jakby dla wszystkich, taka w sieci. O, ciekawe, ciekawe. To ja bym wykorzystał u siebie. No to nie, to ja w takiej zwykłej gazecie umieściłem ogłoszenie, że gosposi szukam. To już było rok po śmierci żony i zgłosiła się, no anioł kobieta, anioł, Sofii. No, żeśmy się zakochali, ślub był. Ona była matka dla dzieci, no i jeszcze pomogła się dźwignąć finansowo, dołożyła kasy i razem żeśmy to Lego dźwignęli i robiliśmy dalej te kaczuszki. No to jak z tą kaczuszką w końcu? Można powiedzieć, że od kaczuszki wszystko się zaczęło? No można tak powiedzieć, można tak powiedzieć, tylko to te kaczuszki to my żeśmy już, to od kaczuszki, tak, tak. Wszystkie zabawki były cały czas z drewna i cieszyły się coraz większym wzięciem, więc pan Ole już zrezygnował z robienia drabin i innych takich ważnych dla dorosłych produktów, tylko przerzucił się na produkcję samych zabawek, które są ważne dla dzieci. Ale gdy dzieci się ładnie bawią i nie zawracają głowy dorosłym, to w sumie dla tych dorosłych te zabawki też są niezwykle ważne i potrzebne.
Ole wszystkie nowe zabawki testował na swoich synach. Patrzył, co im się podoba, co ich kręci. Moim zdaniem to super metoda. Sama ją stosuję przy moich opowieściach. I tak na przykład wielką karierę zaczęło robić jojo. I to był hit. Firma rosła w siłę. W pewnym momencie pan Ole wymyślił, że fajnie by było stworzyć takie klocki, z których można złożyć zamek. Ole widział taki zamek kiedyś w Anglii. No jego chłopaki były zachwycone tymi klockami, pamiętajcie, wciąż drewnianymi. Ale zaraz, zaraz, jeszcze nazwa firmy. Ole stwierdził, że firma zabawkowa musi mieć dobrą nazwę, taką, która jest łatwa, przyklei się do ucha, no i fajnie, żeby skąd się wzięła, miała jakieś znaczenie. I Ole ogłosił nawet konkurs wśród pracowników na wymyślenie takiej nazwy. Nagrodą była butelka wina domowego. W czasach kryzysu, który wciąż trwał, to był łakomy kąsek. Zwyciężyła nazwa Lego i pochodzi od dwóch słów po duńsku legdodt, które oznaczają baw się dobrze. W starodawnym języku po łacinie Lego znaczy łączę razem, wiąże, uczę się. Ale to znaczenie wyszło na jaw później, bo Ole i jego pracownicy raczej nie znali łaciny. No to przecież idealna nazwa to Lego, sami przyznajcie. Tylko zrozumcie, musiało minąć jeszcze wiele lat, żeby klocki Lego wyglądały tak jak dziś. To nie było tak, że Ole w kilka miesięcy czy nawet lat zrobienia drewnianych kaczuszek przerzucił się na robienie kolorowych klocków Lego. O nie, to trwało latami, to była taka droga, dlatego trzeba być cierpliwym i pracowitym przy tworzeniu czegoś. I oczywiście dobrze się przy tym bawić. Tak robił pan Ole i z czasem jeden z jego synów, który miał na imię Gottfried, zaczął dokładać swoje pomysły i pomagać tacie w prowadzeniu już nie warsztatu, ale fabryki zabawek, wciąż drewnianych. I w pewnym momencie pojawia się na świecie sztuczne tworzywo, plastik. Pan Ole widzi, że to jest przyszłość. Kupują więc jako pierwsi w Danii do swojej fabryki maszynę do odlewów z plastiku, tak zwaną wtryskarkę. Była strasznie droga. Kosztowała tyle, co przez kilka lat zarobiła firma Lego. Tato, muszę z tobą porozmawiać. Ta maszyna jest za droga. Nie możemy jej kupować. Nie stać nas na to. Oj, Gottfriedziku, za bardzo na te cyferki patrzysz, za dużo ich liczysz. Trzeba liczyć na dobrą zabawę. Dzieci! Moje dzieci nie będą miały co jeść, jak nam fabryka splajtuje. Zostańmy, tato, przy tych drewnianych zabawkach. Patrz, co nam tu jeszcze ci Angole przysłali. Jakieś cegiełki. Ale się pobawimy! Wraz z tą wtryskarką przyszły klocki z Anglii, którym Ole i Gottfried się poprzyglądali. I wtedy, to było kilka lat po II wojnie światowej, powstają w firmie Lego klocki cegiełki, już z plastiku, nie z drewna, podobne do tych dzisiejszych. Ale jeszcze nie takie same. Jeszcze im czegoś brakowało. Dopiero po kilku latach Gottfried wpada na pomysł, żeby w plastikowych klockach zrobić takie otworki z jednej strony, a wypustki z drugiej i wtedy będą mogły się zaczepiać. Tak, że można największe, najpiękniejsze zamki z nich budować, albo superowe samochody, czy nawet rakiety. To jest to. Mamy to. Ole i Gottfried zgłaszają swój pomysł jako wynalazek, że tylko oni mogą produkować takie, a nie inne klocki, które tak wyglądają i nazywają się Lego. To się nazywa, że mają patent na te klocki. I wiecie, kiedy to było? 26 lat od zrobienia przez Olego tych pierwszych drewnianych kaczuszek. Sami widzicie, jaki kawał czasu.
czasu. A podobno Ole miał taką zasadę: tylko najlepszy jest wystarczająco dobry. Klocki Lego sprzedają się na potęgę, firma kwitnie, no po prostu bajka. Ale i w bajkach, i w życiu zdarzają się smutne wydarzenia i wtedy tak się stało. Jak na samym początku tej historii, nagle na serce umiera Ole, który nie był super młody, ale miał tyle jeszcze pomysłów i dopiero co dostali ten patent na klocki, które tak świetnie się trzymają razem. Niedługo potem wybucha pożar w fabryce, tak jak wtedy przed pierwszą kaczuszką. Na szczęście Gottfried się nie poddaje i dalej prowadzi produkcję zabawek i podejmuje ważną decyzję. Firma Lego rezygnuje całkowicie z robienia drewnianych zabawek. Stawia wszystko na plastikowe klocki. Ale Gottfried nie poprzestaje na wyrabianiu klocków. O nie, Gottfried, syn Lego, tworzy Legoland. Pierwszy park rozrywki zbudowany z Lego, w którym są miniatury prawdziwych budowli. Oczywiście zbudowane z klocków Lego. W pewnym momencie firma Lego wprowadza klocki dla najmłodszych. Duplo. Pewnie Gottfried też się przyglądał swoim dzieciom, a miał troje, tak jak kiedyś jego tata przyglądał się, jak on i bracia bawią się zabawkami. I Gottfried widział, jak młodsza siostra zabiera starszemu rodzeństwu klocki Lego i wpycha je sobie do buzi. Ojej, może je połknąć, zakrztusić się, trzeba je chować przed nią. No ale co ona ma robić, jak starsze rodzeństwo się tak świetnie bawi? Może zrobić dla niej większe klocki, prawda? Takie, żeby nie mogła ich włożyć do buzi, ale się nimi świetnie bawiła. I tak powstały klocki Duplo. W roku, w którym się urodziłam, oj, to nie tak dawno było, powstały pierwsze figurki Lego. I tak to trwa do dziś. Coraz to nowe pomysły, zestawy, także filmy powstają z Lego. Zresztą pewnie sami wiecie najlepiej. Zaczekajcie, wracajcie, chcę was poznać. Kim jesteście? Z jakiego jesteście zestawu? No nie wiesz, to był super pomysł, na który wpadli w amerykańskim oddziale Lego. I ten pomysł spodobał się szefowi, czyli wtedy już synowi Gottfrieda, a wnukowi Olego, żeby zrobić zestaw Gwiezdne Wojny. Wojny? Jak to? Przecież my jesteśmy dla dzieci, do zabawy, a wojna jest zła. Ale to jest wojna dobra ze złem i dobro zwycięża. Tak mówił Kielt, syn Gottfrieda właśnie. I dzieci były zachwycone, co ja gadam. Wciąż są zachwycone. Lego dzięki zestawom takie jak Gwiezdne Wojny jest tak znane jak firma Disney na przykład. A wcale tak nie było za czasów Olego czy nawet Gottfrieda. Okej, a jak to jest walka dobra ze złem, to ty jesteś dobry czy zły? No zły, ale mogę się w każdej chwili zmienić. A on? On jest dobry. Nie umie mówić? Tak po swojemu gada. To co, dasz się zaprosić na lody? A pewnie, czemu nie? Moja przyjaciółka ma lodziarnię Lego. Super. Kurczę, sprzątnął mi taką fajną dziewczynę sprzed nosa, a przecież to ja jestem dobry. Chodź, stary, pójdziemy poszukać innego zestawu Lego Friends. W pewnym momencie syn Gottfrieda, a wnuk Olego, zaczął prowadzić firmę Lego. Ma na imię Kielt i jest już w wieku waszych dziadków. Tyle to lat przeleciało na tym budowaniu firmy Lego. Kilka lat temu Kielt przestał być głównym szefem, można powiedzieć
poszedł na emeryturę, ale nadal jest właścicielem firmy Lego i jest jednym z bogatszych ludzi na świecie. Ja znam taką historię z czasów Polski zwanej PRL-em, w której pewien kilkuletni chłopiec razem ze swoim kolegą przychodził do swojego przedszkola o 7 rano, jak tylko było otwarte. A wiecie dlaczego? Bo w przedszkolu był zestaw klocków Lego. Jakimś cudem, bo przecież w Polsce zwanej PRL-em nie było za wiele klocków Lego. Opowiadałam o tym w tej opowieści. Lego dla dzieci żyjących w Polsce zwanej PRL-em to był skarb, trudny do zdobycia. Polskie dzieci nie mogły nawet marzyć o takiej ilości Lego, jakie miały dzieci w Danii, w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii. I ten chłopiec i jego kolega chcieli się po prostu pobawić klockami Lego w swoim przedszkolu, zanim przyjdą inne dzieci, zanim będzie śniadanie, zajęcia. Ten chłopiec dziś się bawi klockami Lego nadal z moim synem, bo to jego tata. Ja też się bawię Lego. Na świecie klockami Lego bawi się 400 milionów ludzi. Nie wiedziałam, że jest nas aż tyle. Dziękuję od serca wszystkim patronom za wsparcie, a oto najhojniejsi: Aleksandra Wrońska, Martyna Miziniak-Kurzaj, Anna Szkotak, Dominika Starczewska, Juliusz Glaser, patron anonimowy pierwszy.